W internecie możecie znaleźć masę poradników odnośnie tego, jak zacząć przygodę z fotografią i czego w trakcie swojej fotograficznej ścieżki rozwojowej możecie się spodziewać. Większość tych rad powtarza się w internecie, w poradnikach i jest dosyć oczywista. Ja przygotowałem dla Was dzisiaj w tym materiale kilka takich wskazówek, które z pewnością nie są takie oczywiste, a zdecydowanie będą istotne i to nie tylko dla całkowicie początkujących, ale również dla osób zaawansowanych i średnio zaawansowanych. Zapraszam. Hej, ja mam na imię Przemek, fotografią zajmuję się od mniej więcej 15 lat, a fotografią przyrody od 5. I na tym kanale pokazuję Wam to, czego sam w tym czasie się nauczyłem i dzielę się swoimi metodami, które pomagają mi wykonać zdjęcia takie jak na przykład te. Na tym kanale dowiecie się, jak wykonywać poprawne technicznie i ciekawe zdjęcia, ale też zobaczycie, jak ja stosuję tę wiedzę w praktyce. Twoje zdjęcia będą beznadziejne. To z pewnością widzieliście, słyszeliście w różnych poradnikach, możecie się tego spodziewać. Ale dalsza część tej sentencji powinna brzmieć, a później zaczną ci się podobać. I to dopiero jest rzeczywisty problem dla fotografa. W momencie, kiedy twoje zdjęcia zaczynają ci się naprawdę podobać, zaczynasz patrzeć na nie, oglądać je w samych superlatywach, to rodzi pewien problem, mianowicie twój rozwój delikatnie zwalnia. Już tłumaczę dlaczego. Wraz z pierwszą serią zdjęć, które wykonujesz, pierwszą, drugą, trzecią, kolejną, na samym początku te zdjęcia są, no, obiektywnie raczej nie najlepsze. I ty to widzisz, i inni to widzą, i to jest dobre, bo to napędza rozwój. Świadomość tego, że Twoje zdjęcia nie są najlepsze jeszcze, napędza Twój rozwój jako fotografa. Natomiast w momencie, kiedy spędzisz na tym fotografowaniu już rok, dwa lata, trzy lata. Może 5, może 10, zaczniesz zauważać, że Twoje zdjęcia zaczynają Ci się podobać. I jeżeli będziesz miał już spore doświadczenie, to będziesz w stanie pohamować ten entuzjazm i powiedzieć sobie, halo, jeżeli będę myślał w ten sposób, to moje zdjęcia pozostaną zawsze na tym poziomie. Jeżeli nagle moje zdjęcia zaczną mi się podobać, to nie będę widział w nich nic negatywnego, więc nie będę wiedział, co dalej w swoim warsztacie fotograficznym poprawiać. I to jest to niebezpieczeństwo. Przede wszystkim na samym początku, kiedy nasz postęp fotograficzny. Rośnie w zastraszającym tempie, bo postępy najłatwiej śledzić i najłatwiej je zauważyć na samym początku. Na początku, jeżeli nauczymy się pierwszej, drugiej, trzeciej, piątej, dziesiątej nowej rzeczy, to każda z tych nowych rzeczy, które dodamy do swojego fotograficznego warsztatu, sprawi, że nasze zdjęcia zaczną być po prostu lepsze z dnia na dzień, z jednej rady na kolejną, z jednego poradnika na kolejne, ta nasza fotografia. Z jednego importu karty do kolejnego importu karty będzie stawać się coraz lepsza i to nie tylko dla nas lepsza w naszych oczach, ale obiektywnie te zdjęcia będą lepsze. Natomiast w momencie kiedy my już jakąś tam wiedzę posiądziemy, kiedy zaczniemy robić zdjęcia, które również podobają się innym osobom, może nawet krytykom, może wygrywają jakieś konkursy, może zaczniemy być nawet dumni z tych zdjęć w tym momencie, sami świadomie hamujemy swój rozwój dlatego że aby rozwijać się fotograficznie, musimy być świadomi błędów, jakie popełniamy. W momencie, kiedy bezkrytycznie zaczynamy patrzeć na swoje fotografie, wtedy przestajemy widzieć te błędy i przestajemy tym samym widzieć to, co w naszej fotografii należy poprawić. Więc pamiętajcie, że na początku wasze zdjęcia nie będą się Wam podobać, i z tym jest w zasadzie wszystko w porządku, wszyscy przeszliśmy tą drogę, ale później, kiedy zaczną Wam się podobać. Automatycznie powinna zapalić wam się nad głową taka lampka kontrolna i powiedzieć, halo, stop, coś jest nie tak. Fotograf rozwija się według mnie całe swoje życie i ok, możemy lubić swoje zdjęcia, mogą nam się oczywiście podobać, nie zrozumcie mnie źle, ale w momencie, kiedy skrytycznie nam się podobają, w momencie, kiedy zaczynamy na nie patrzeć i oglądać i opowiadać o nich w samych superlatywach, w tym momencie powinniśmy troszeczkę zrobić dwa kroki wstecz i zastanowić się, czy aby nie jesteśmy Zbyt zapatrzeni w nasz postęp, jakiego dokonaliśmy, a przed oczami przelatują nam ewidentne niedociągnięcia, które sami pod tym zachwytem, pod płaszczykiem tego zachwytu kamuflujemy. Kolejna rzecz, którą z pewnością słyszeliście nie jeden raz, kiedy pytacie o to, jaki obiektyw wybrać, jak przygotować się technicznie do danego zdjęcia, jakie akcesoria kupić, może kupię to, może to, jaki plecak, gdzie wyjść w teren, gdzie fotografować, w jakiej porze, w pewnym momencie zawsze pojawia się rada pod tytułem to wszystko jest nieważne. Najważniejsze jest wyjść i robić zdjęcia. Idź tam, bądź w terenie i fotografuj i w ten sposób zdobywaj doświadczenie, w ten sposób stawaj się lepszym fotografem, lepszą fotografką. I ja stoję z tym stwierdzeniem murem, oczywiście, jak najbardziej, natomiast warto tutaj dodać, że nie działa to absolutnie w ten sposób, że samo wychodzenie w teren i trzaskanie zdjęcia za zdjęciem, sesji za sesją powoduje to, że my się rozwijamy fotograficznie. Nie, należy tutaj dodać jeden mały szczegół, Wyjdź bądź tam, fotografuj, oczywiście, ale przede wszystkim analizuj. Analizuj każdą sesję, analizuj każdy kadr. Po przyjściu do domu, zrzuć te zdjęcia na komputer, ciesz się nimi, ciesz się tym, że nabrałeś, nabrałaś doświadczenia, ale obejrzyj je, poddaj krytyce, sprawdź co wyszło, co nie wyszło. Szukaj ewidentnych braków warsztatowych, szukaj czegoś, co od razu rzucić ci, ci się w oczy, że jest nie na miejscu. Szukaj elementów, które wiesz, że możesz poprawić. Bazuj na swojej wiedzy, na doświadczeniu też innych osób, którym przecież możesz te zdjęcia pokazać, bo możemy je postować na grupach, możemy pokazać je znajomym. O tym też parę słów niedługo. Wykorzystaj całą możliwą wiedzę i doświadczenie, nawet jeżeli jest to doświadczenie niewielkie, do tego, żeby znaleźć jak najwięcej rzeczy na tym zdjęciu, które możesz poprawić. Nie patrz na zdjęcie pod kątem: OK, super, zrobiłem kolejną sesję, tak wyglądają moje zdjęcia, są całkiem niezłe. Szczególnie na początku. Jest to mega istotne, żeby patrzeć na zdjęcie z takiego bardziej analitycznego punktu widzenia. Staraj się ustawić sobie taki punkt widzenia, żebyś był w stanie, była w stanie wyłapywać takie najbardziej oczywiste wady na tych zdjęciach. Może nawet zapisz je na kartce, zapisz notatniku w telefonie i pamiętaj, żeby przy następnej sesji, przy następnym wyjściu w teren, przeczytać sobie to, co nie podobało Ci się przy poprzedniej sesji i spróbować w jakiś sposób zniwelować te wady. Jeżeli udać się jak najszybciej i jak najczęściej na swojej fotograficznej drodze wpaść w taki schemat, nie mówię tutaj o rutynie, ale znaleźć sobie swój taki schemat na wyłapywanie własnych błędów, i korygowanie ich we właściwy sposób, może, może warto zapytać na grupie, co w tym zdjęciu nie gra. Może warto zapytać jakiegoś znajomego fotografa, czy tutaj wszystko jest OK na tym zdjęciu. I jeżeli ktoś wypunktuje w Twoim kadrze coś, z czym zgadzasz się, że rzeczywiście można to było w łatwy sposób poprawić, a po prostu zagapiłeś się, zagapiłaś się, czy zwyczajnie zabrakło doświadczenia, to przechodząc, powtarzając ten proces kilka, kilkanaście razy, gwarantuję Ci, że będzie to najszybsza droga do efektywnego rozwoju, jeżeli chodzi o fotografię. Kolejna rzecz, która bezpośrednio wiąże się właśnie z tym, żeby szukać wad na swoich zdjęciach. Umiejętność przyjmowania krytyki. I ja wiem, że ludzie potrafią być ostrzy. Szczególnie fotografowie z doświadczeniem powiedzmy średniego poziomu, Myślący o sobie w samych superlatywach potrafią z reguły dowalić i skrytykować w taki sposób, że nie patrzą raczej na to, jaki ciężar emocjonalny niesie ze sobą ich wypowiedź. Potrafią naprawdę, naprawdę zgnoić, zmieszać z błotem zdjęcie, do którego nieraz człowiek przygotowywał się przez kilka dni, kilka miesięcy czy kilka lat. Ludzie tak potrafią być bezlitości w swojej ocenie i swojej krytyce, jeżeli chodzi o zdjęcia. Szczególnie fotografowie, którzy mają o sobie wysokie mniemanie. I szczególnie jest to widoczne na grupach na Facebooku. Natomiast mimo wszystko warto wyrobić sobie również taki kolejny nawyk. Widzicie, wszystko chyba opiera się na takich wyuczonych, wyrobionych pewnych nawykach. Spotkałem się kilka razy z sytuacją. Osoba początkująca wrzuca zdjęcie, które ewidentnie jest technicznie no, niedopracowane. Brakuje tam takich całkowicie podstawowych rzeczy. Brakuje ostrości, obróbka jest nie tak, horyzont jest przekrzywiony, kończyny poucinane. Co można było zepsuć, było zepsute. Nie ma w tym nic złego, wszyscy się uczymy. Tylko taka osoba bardzo często nie spodziewa się tego, że dużo osób naraz wypomni jej te wspomniane błędy. I o ile, tak jak wspomniałem, kilka osób z tych wypominających te błędy może robić to w celu wbicia takich szpilek gdzieś tam w brzuch, w klatkę, żeby tylko podrażnić, żeby rozdrażnić świeżego, nowego fotografa. To cała reszta, która wypomina te błędy, robi to w dobrej intencji, robi to, bo my po prostu pytamy jako początkujący, prosimy o tą krytykę. I w tym momencie bardzo często widzę chyba taki mechanizm obronny, który u osób początkujących gdzieś w tym momencie się włącza. Mechanizm, który polega na tym, że odwrócimy kota ogonem. Ale słuchajcie, ja tą rękę uciąłem celowo, zabieg artystyczny. Horyzont jest krzywy, bo tak naprawdę. Robiłem zdjęcie w górach, i to jest zbocze górskie, które miało takie być. Przepalone niebo, no po prostu niebo było nudne, nic tam się nie działo, uznałem, że lepiej je przepalić, przynajmniej ktoś zwróci na nie uwagę. Wymówek jest masa, i my możemy wszystko podpiąć pod zamysł artystyczny, zamysł kreatywny, ale nie o to chyba w tym chodzi, żeby oszukiwać samych siebie i osoby komentujące. Chodzi o to, żeby z tej krytyki. Wynieść jakąś lekcję i nauczyć się czegoś, co w przyszłości zaowocuje tym, że więcej tych błędów nie popełnimy. Czy słyszeliście kiedyś określenie: najpierw naucz się wszystkich zasad, a później zapomnij o ich istnieniu i świadomiej łam. Takie świadome łamanie zasad ogólno przyjętych, takich zasad, nie wiem, kompozycji, naświetlania, punktu ostrości, głębi ostrości. Oczywiście, każda zasada jest po to, żeby je złamać, każda zasada rzeczywiście, naprawdę może być wyrazem artystycznym i w różnych sytuacjach może pojawić się taka potrzeba, żeby nie fotografować według ogólnie przyjętych norm i zasad, bo ich złamanie spowoduje, spowoduje że zdjęcie będzie lepsze, będzie ciekawsze. Ale gwarantuję Wam, że jeżeli zaczniecie myśleć o tym, że jestem gotowy, chcę w tym momencie złamać wszystkie zasady, o jakich się dowiedziałam. dowiedziałam, wszystkie zasady, jakie znam. Jeżeli pomyślicie, że to jest właśnie ten moment, w którym należy złamać te wszystkie wyuczone zasady, to jest duża szansa, że to raczej nie będzie ten moment, że to będzie dokładne przeciwieństwo tego momentu i że po powrocie do domu stwierdzicie, zrobiłem to źle, niepotrzebnie stwierdziłem, że wszystko trzeba wywrócić do góry nogami, można było postąpić całkowicie normalnie i zrobić to zdjęcie według sztuki, tak jak mówi teoria. I to jest tylko takie drobne wtrącenie z mojej strony. Może się mylę, może nie wszyscy tak będą mieli. Pamiętam po sobie, że łamanie zasad fotograficznych, wyuczonych zasad fotograficznych, łamanie całej teorii, odwracanie wszystkiego do gór nogami było u mnie na początku bardzo świadome. To była po prostu chęć sprawdzenia się w takiej sytuacji, chęć sprawdzenia, a co stanie się, jeżeli nie zrobię tego tak, jak powinienem to zrobić. I wiem, że nie byłem zadowolony z efektów, więc po prostu ostrzegam. Kolejna rada jest dla mnie bardzo wyjątkowa, bardzo specjalna i bardzo cenna, bo usłyszałem ją kiedyś od pewnego youtubera, który teraz jest bardzo znanym youtuberem. W zasadzie to nie pamiętam od którego, ale wiem, że uczyłem się wtedy fotografii krajobrazowej, oglądałem bez opamiętania wszystkie poradniki wszystkie tutoriale, czytałem masę książek na ten temat, byłem bardzo wkręcony w fotografię krajobrazową i był to albo Thomas Heaton, albo Nigel Denson, w każdym razie któryś z tych czołowych fotografów w krajobrazu powiedział w jednym z poradników, że szczególnie na początku jak cię widzą, tak cię piszą. Jako fotografowie publikując swoje prace w sieci mamy niesamowitą moc, możemy pokazać się z tylko i wyłącznie najlepszej strony. Więc pełna rada brzmi tak, Publikuj tylko swoje najlepsze prace, bo jak cię widzą, tak cię piszą. Jakość wygrywa z ilością. I ja do dzisiaj robię właśnie tak. Jeżeli wejdziecie sobie na mojego Instagrama czy na moje portfolio na stronie wysokie ISO, to zobaczycie tam zdjęcia, które wybrałem, wyselekcjonowałem celowo, dlatego że odrzuciłem po prostu zdjęcia, z których byłem mniej zadowolony niż z tych, które opublikowałem. Mało tego, jeżeli tam wejdziecie, to też będziecie widzieć skok jeżeli chodzi o jakość tych zdjęć, bo to jest to, o czym mówiłem na samym początku, ten rozwój bardzo dobrze widać w portfolio. Na początku te zdjęcia, które publikujemy są troszeczkę słabsze, później trochę lepsze, ale nigdy nie są rewelacyjne, więc... Pamiętajcie, macie ogromną moc: możecie przedstawić siebie jako fotografa, możecie swoją wizytówką fotograficzną uczynić tylko zdjęcia, które rzeczywiście jesteście pewni, że włożyliście w nie całe serce i całą swoją fotograficzną wiedzę wykorzystaliście na stworzenie tych właśnie zdjęć. I ja zawsze każdemu będę powtarzał: jakość przebija ilość. Natomiast znam kilku fotografów, którzy mają bardzo wysoką jakość, bardzo dużej ilości, więc na pewnym poziomie i tak możecie strzelać tymi wyjątkowymi fotkami jak z rękawa, ale dopóki nie będziecie na tym poziomie, publikujcie po prostu swoje najlepsze prace, bo jak was widzą, tak was piszą. Mam dla Was teraz dwa bardzo praktyczne bonusy, takie, które możecie wykorzystać. Będą to dwa w zasadzie ćwiczenia, dwie rzeczy, które możecie wykonać, oglądając swoje własne zdjęcia, i dzięki temu, dzięki zastosowaniu tego, co zaraz Wam powiem, będziecie w stanie lepiej analizować te zdjęcia. Pierwszy sposób analizy to odpalenie sobie swojego własnego zdjęcia, które bardzo Wam się podoba, które czujecie, że zrobiliście, wykonaliście w bardzo dobrej technice, w duchu, wiecie, Starej mocnej szkoły fotograficznej jesteście z tego zdjęcia zadowoleni. I to jest rzecz, którą ja się wam przyznam, robię do dzisiaj. Odpalam sobie zdjęcie, z którego czuję, że jestem zadowolony, bo no, oczywiście, wbrew temu, co ja powiedziałem na początku, nie ma siły. Będą zdjęcia, z których będziecie niesamowicie zadowoleni bo będą to zdjęcia, nie wiem, wykonane bardzo dużym wysiłkiem, będą to zdjęcia jakichś rzadkości, będą to zdjęcia z wyjazdu, który wiecie, że już się nie powtórzy. Są zdjęcia, które niosą ze sobą po prostu masę emocji i okej, okay, one z pewnością mogą być cudowne i piękne i mogą to być zdjęcia nieraz konkursowe i wybitnie dobre, ale to nie znaczy, że powinniśmy przestać je analizować. I teraz, jak ja robię to, że mam zdjęcie, które wiem, że mi się podoba i będzie mi się podobać i będę z niego dumny, jak zrobić tak, żeby być w stanie to zdjęcie przeanalizować i rozwinąć się dzięki temu zdjęciu fotograficznie. No więc ja odpalam sobie to zdjęcie na pełnym ekranie, czy na telewizorze, czy na komputerze, zrzucam je sobie na telefon, na smartfona i kiedy mam chwilę, kiedy przypomnę sobie o nim, zerkam na nie. Zerkam na nie tak często, aż mi się przeje, aż będę miał go dosyć. Aż stwierdzę, że ok, koniec, nie chcę już patrzeć na to zdjęcie, za dużo razy je widziałem, i w tym momencie, no chcąc, nie chcąc, troszeczkę ugasiłem, ubiłem te swoje pozytywne emocje względem tego zdjęcia, ale zaczynam wtedy dostrzegać jego niedociągnięcia. Dopiero wtedy, kiedy pozbędę się tych emocji, tego entuzjazmu, kiedy no brzydko to brzmi, ale zabije całą tą radość wykonania tego zdjęcia, które mi się podobało, jestem w stanie znaleźć tam dopiero wtedy rzeczy, które no nie do końca mi wyszły. I ja dalej wiem, że to zdjęcie na pewno jest fajnym i ciekawym zdjęciem, interesującym. Dalej jestem z niego pewnie dumny, ale potrafię nawet w takim momencie, nawet wykonując zdjęcie, które jest może nawet bardzo dobre czy całkiem dobre, znaleźć w nim uchybienia i rzeczy, które można poprawić następnym razem. I jak możecie już zauważyć, jest dla mnie bardzo ważne, żeby nawet na swoje najlepsze zdjęcia zawsze patrzeć troszeczkę z krytycznego punktu widzenia. I druga porada bonusowa dotyczy tego, jak w łatwy sposób ocenić, czy ogranicza Was Wasz sprzęt. Bo tak, ja uważam, że sprzęt absolutnie może ograniczać, szczególnie w moim dziale fotografii, fotografii przyrodniczej. Ilość megapikseli, ilość klatek na sekundę, szybkostrzelność aparatu, to wszystko są rzeczy, które wpływają na to, czy ja w ogóle zrobię zdjęcie, czy ten kadr mi ucieknie. Więc tutaj sprzęt ma ogromne znaczenie, ale no właśnie, jak stwierdzić, czy to sprzęt nas ogranicza, czy umiejętności? Bo pamiętam doskonale, że w pewnym momencie swojej przygody z fotografią pomyślałem sobie, kurczę, coś mi nie idą te zdjęcia. No, nie są najlepsze, nie podobają mi się. Dawno nie zrobiłem dobrego zdjęcia, dawno nie zrobiłem zdjęcia, które mi się podoba. Może, może jest to czas, żeby zmienić sprzęt. I dokładnie to. Myślenie w ten sposób, że moje zdjęcia są za słabe, zmienię sprzęt, wtedy będzie lepiej. To jest oznaka tego, że sprzęt jeszcze w tym momencie Was nie blokuje fotograficznie. Wiecie, co będzie ostatecznym dowodem na to, że rzeczywiście nie rozwijacie się już fotograficznie, bo hamuje Was sprzęt, a nie Wasze umiejętności? Kiedy zaczniecie pytać samych siebie, oczywiście, kurczę, często brakuje mi światła. Powinienem zainwestować w jaśniejszy obiektyw. Albo ucieka mi sporo akcji na zdjęciach. Mój autofokus nie jest już taki szybki, jak myślałem, że jest. Fotografuję ewidentnie w sytuacjach, w których autofokus mnie spowalnia. Właśnie takie konkretnie postawione wymagania względem swojego sprzętu, jeżeli jesteście w stanie je zwerbalizować i konkretnie przedstawić samym sobie, oczywiście, bądźcie szczerzy względem siebie, czy wiecie, dlaczego wasz sprzęt was ogranicza, czy myślicie, że po prostu kupno nowego aparatu, nowego obiektywu w jakiś magiczny sposób wywinduje waszą fotograficzną jakość, wasze fotograficzne umiejętności na nie wiadomo, jak wysoki poziom, jeżeli jesteście w stanie. Pokazać palcem, że to w moim aparacie spowalnia mnie, to w moim aparacie powoduje, że ja wracam bez kadrów do domu. To znaczy, że raczej tak jest, to znaczy, że raczej macie już na te doświadczenia, że wiecie, w jaki sposób wasz aparat was, was blokuje. Ale jeżeli myślicie o zmianie dla samej zmiany, jeżeli myślicie o zmianie jako takiej łatwiejszej, prostszej ścieżce do nauki fotografii, że może magicznie ten nowy sprzęt będzie. Łapał ostrość za was, czy będzie kadrował za was, czy po, prostu, czy po prostu może spojrzeliście na zdjęcia profesjonalistów i zauroczeni tym, że oni fotografują sprzętem z najwyższej półki, daliście się troszeczkę ponieść, zapędziliście samych siebie w kozi róg i myślicie teraz, że skoro profesjonaliści robiąc tak wspaniałe, tak cudowne zdjęcia, korzystają z takich aparatów, to może te aparaty mają swój duży udział w robieniu tych zdjęć. Może to aparat powoduje to, że zdjęcie jest dobre. Jednocześnie macie wtedy wymówkę dla samych siebie, że mając słabszy sprzęt, no niekoniecznie rozwijacie się tak szybko, jakbyście chcieli. Nie jest tak. Sprzęt jest ultraważny, szczególnie w niektórych gatunkach fotografii. Stary sprzęt jest całkowicie nieużywalny, a nowy pozwala wykonywać naprawdę dobre zdjęcia, ale to zauważacie dopiero na pewnym etapie. Na początku, dopóki jesteście amatorami, początkującymi, średnio zaawansowanymi, Myślę, że spokojnie do pewnego etapu możecie fotografować sprzętem, nawet najtańszym, starą lustrzanką, wolną, słabo fokusującą i nie będzie to absolutnie przeszkoda do tego, żeby nauczyć się robić bardzo dobre zdjęcie. Pomyślcie, jak dobra będzie Wasza fotografia, jeżeli nauczycie się fotografować starym, wolnym aparatem z małą ilością megapikseli, co stanie się w momencie, kiedy wy rzeczywiście dostaniecie w swoje ręce super aparat i będziecie już w stanie. Robić niesamowicie dobre zdjęcia, bo nauczyliście się tego na gorszym sprzęcie. Bo przecież jest to prawda, uniwersalna, z którą myślę większość osób oglądających te materiały się zgodzi, że fotograf z dużym doświadczeniem zrobi zdjęcia starym, najstarszym, beznadziejnym gruzem, nie aparatem, tragedią, nie aparatem, wykona zdjęcia, które z powodzeniem będziemy wstawić do swojego portfolio. Ponieważ to właśnie umiejętności, a nie sprzęt, pozwalają na ominięcie ograniczeń sprzętowych. Dlatego analizujcie, fotografujcie, nie przejmujcie się na razie sprzętem, na to też przyjdzie pora, nauczcie się przyjmować krytykę i jeszcze raz analizujcie i krytykujcie swoje własne zdjęcia na tyle, na ile jesteście w stanie, bo to popycha Wasz rozwój do przodu. Dzięki, do zobaczenia. Hej!